Hej, z tej strony Drakonager i witam Was w recenzji książki My Little Pony The Movie Przygodowe łamigłówki. Książka prezentuje się następująco. Mamy taką oto okładkę z całym Main Six w formie kucyków morskich, że tak to określę, bo nie do końca to można nazwać syrenami, ale o tym później. Już sama okładka moim zdaniem wygląda naprawdę zachwycająco, właśnie taki filmowy styl, do którego między innymi ja byłem wcześniej nastawiony bardzo sceptycznie, ale jak już zobaczyłem sam film, no to mi się naprawdę ten styl spodobał. Cóż, po prostu zwiastun był tam źle zrenderowany czy coś. Od tyłu mamy Pinki i Spike'a. Mamy też napis. Daj się zaprosić do świata wspaniałej zabawy, gdzie czas upływa na rozwiązywaniu arcyciekawych łamigłówek. Zakręcone labirynty, wciągające gry słowne i wiele, wiele innych zagadek. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Przygotuj się, twoi ulubieni filmowi bohaterowie zabierają cię w podróż pełną przygód. A samą tą książkę zakupiłem już jakiś czas temu, bodajże w Empiku, w cenie 8,99. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. To już mocno wytarte. Jeszcze bardziej przybliżę może. O! Jest tu też oczywiście ostrzeżenie, nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, zawiera małe elementy ryzyko udowienia. No, myślę, że się kwalifikuje jako osoba starsza niżeli 3 lata. No, oddalmy trochę. Złapmy ostrość. Produkt jest licencjonowany przez Hasbro, wydawcą jest Egmont. I dobra, może zajrzyjmy w końcu do środka. O, tutaj mamy taki obrazek. Nie taki sam jak na okładce, tylko dość podobny. Tym razem jeszcze z innym tłem. No i też Spike, czy jest Main 7. I co my tu mamy? Już niedługo w Canterlocie rozpocznie się festiwal przyjaźni. Każdy pomaga w tym, na czym zna się najlepiej. Połącz kucyki z specjalnościami. Dmuchanie, tworzenie elementów harmonii, zmiana koloru i wielkości jabłek, pisanie postów na Twitterze, wymyślanie jakichś skurwionych wzorów, dzięki którym uczniowie mają niezłą udrękę. Tutaj nie ma Rainbow Dash, bo Rainbow Dash jest bez talentiem, jak powszechnie wiadomo. Skreślono z nadliczbowych babeczek i przyklej naklejkę z brakującym ciasteczkiem. Niestety mamy tutaj drobny spoiler, gdyż książka jest już nieco zużyta, używana może lepiej określić, przez moją młodszą siostrę. Ja się zastanawiam, co to do cholery jest to zielone. Nie, dla mnie to jest pleśń. I słyszałem, że podobno to się tak bardzo rozwinęło, że już wynaleźli koło. Tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, ale nie zdziwiłbym się. Bardzo rozwinięte organizmy. Gwiazdy i gwiazdeczki. Luna chce zaprezentować gościom pięknie rozgwieżdżone niebo. Nocne niebo. W środku dnia? Pojebało ją? Przecież ten festiwal jest w dzień. Czemu ona chce noc robić? Nightmare Moon wróciła, czy co? No i tutaj zadanie polegające na przyklejaniu naklejek, żeby dokończyć wzorek. Labirynt Pinkie Pie. Wszyscy wiedzą, że labirynt to świetna festiwalowa atrakcja. Niestety Pinkie Pie tak się rozbrykała, że się w nim zgubiła. No cóż, sama Pinkie ma taką minę, jakby się dowiedziała, skąd się biorą źrebaki. To jest właśnie taka mina. Królewska fryzura. Celestia pragnie prezentować się jak najlepiej podczas festiwalu przyjaźni, więc starannie szczotkuje swoje bujne włosy. I dlatego odjebała się na Wiedźmina. Łapiecie ten żart? To jest kolorowanka według wzoru. Tutaj mamy właśnie taki wzór. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat! Spike przygotowuje transparent dla gości festiwalu. Czekajcie, złapę ostrość. Ale ze zmęczenia wszystko mu się poplątało. Pomóż Spike'owi wykreślając wszystkie słowa smog z jego hasła. On jest tak nastukany, że wszędzie powpierdalał słowo smog. Spike to nie jest smog, tylko ćwok za przeproszeniem. Mamy tutaj jeszcze dodatkowe zadanie. Zapisz wiadomość od Spike'a na banerze i ozdób transparent naklejkami. Dwa zadania na jednej stronie. Wow. Cóż za okazja. Zaklęte w kamień. O nie, Tempest przemieniła trzy księżniczki w kamień. Spróbuj połączyć rysunek każdej z księżniczek z jej kamienną figurą. Czyli coś na zasadzie, który ci należy do takiej postaci. W sumie to średnio wygląda jak kamień, tylko właśnie jak cień, ale dobra, co ja tam wiem.
Tak swoją drogą, te dwa cienie są bardzo podobne i tutaj trzeba naprawdę się nieźle wykazać spostrzegawczością. Która księżniczka uchroniła się przed złym czarem? Flareheart. No co, nie byłeś w tej filmie, więc się zgadza, tak? Logiczne. Kryć się, atomówka leci! Nieprzyjaciele napadli na Canterlot. Ile razy słowo wróg pojawia się w poniższym diagramie? Znajdzie się zapisane pionowo, poziomo i nauko. Policzmy. Pierwiastek trzeciego stopnia z pi razy trójkąt pitagorejski, 2 w pamięci daje 0? Chyba. Tak mi przynajmniej wydaje się. Kaper zaprosił kucyki na herbatkę. Czekając aż woda się zagotuje, goście pokazują mu przy pomocy jego uroczych filiżanek, na czym polega sudoku. Więc tak. Najpierw bierzesz katanę, przykładasz ją sobie do brzucha. A, to jest seppuku! Boże, czego mnie uczą w tej szkole? No i tutaj też zagadka rozwiązana, ale pomijmy ten fakt. Czas na domino. Kaper ma pokaźną bibliotekę. Twain zabrała się do przeglądania jego księgozbioru. Pośród opasłych tomów znalazła zbiór zagadek. Zbiór zagadek? Znalazła tą książkę? Ale Interstellar. No i to tutaj mamy po prostu dokończyć. Znaczy, jeśli tutaj mamy taką gwiazdkę, to tutaj też ma być, nie wiem kto określi, po prostu uzupełni puste pola w taki sposób, żeby symbole na styku dwóch kostek były takie same. O! Pięknie wyjaśnione. Bezcenny skarb. Rainbow Dash ma przy sobie zdjęcie z najlepszymi przyjaciółkami. Niestety uciekając przed Tempest, niechcący podarła swoją ulubioną fotkę. Niechcący! Niechcący to może dziecko zrobić. Nie pytajcie, skąd mi się to bierze w głowie. I tutaj mamy właśnie takie oto zdjęcie ułożone z naklejek. A no właśnie, naklejki. Mamy tutaj dwie strony właśnie z nalepkami. Niektóre zostały zużyte do zadań, inne po prostu gdzieś naklejone. No cóż, no książka jest używana, zakupiona już jakiś czas temu, więc się nie dziwcie. Takie mamy oto naklejki. A jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda ta strona tak w pełnej okazałości, to już dzisiaj może kupić swój egzemplarz w cenie 9 zł. Taka okazja nie zdarza się często. Bierzcie. Bierzcie jak rolnik dotację od UE. Dobra, kontynuujmy może. Tylko przekręcę stronę. Kucyki i Spike gnają co sił. Połącz kropki w odpowiedniej kolejności, żeby dowiedzieć się, czym przyjaciele zamierzają uciec z Klugtown. Tylko się pośpiesz. To jest taka misja na czas i jak czas minie, to jest wtedy game over. Nie no, żartuję oczywiście. Czyli po prostu łączenie kropek. Do 100 piorunów! Okazuje się, że załoga statku to piraci! Wprawdzie nie zajmują się już oni grabieżą, przewożeniem towarów. Chyba powinno być tu jakieś tylko albo a. Drobny błąd w druku widocznie. Lecz nadal jednak mają na pokładzie sporo pirackich akcesoriów. Czy potrafisz rozpoznać rzeczy należące do piratów? Otocz je kółkiem. Tak na chłopski rozum to wszystko może należeć do piratów, no bo to w końcu piraci, tak? Oni wszystko potrafią zrabować. Nawet elementy harmonii, aparat fotofinish, koronę Twilight, dziennik Twilight, sami zresztą widzicie. Ej, też chcę czaszkę, która płacze perłami. Też chcę. Ej. Gdzie można taką zdobyć? Nie wiem, muszę poszukać. Szczury lądowe i podwodne kucyki. Twoja Sparku jest zachwycona nowymi przyjaciółmi. Zrobiła sobie nawet fotkę w piarskim stroju. Equestria jest zagrożona, but first, let me take a selfie. Oczywiście. Znajdź różnicę między tymi dwoma zdjęciami. A można by łaskawie wiedzieć, ile tych różnic jest? Czy mam się kuźwa domyślać? Ma sobie wyliczyć z jakichś popieprzonych wzorów? Takich jak właśnie te na drugiej stronie? Z tego mam sobie to wyliczyć, czy co? Dobra, przejdźmy dalej. Zagadkowa góra. Kucyki dotarły aż do góry Aris. Podczas skinaczki na szczyt natknęły się na tajemnicze symbole wryte w skale. Pomożesz przyjaciółom rozszyfrować ten napis? Nie. Mali tupony. Outro. Niech no zobaczę. Coś tam, śrubskrybuj Drakusia. Taki żart. Królowa nowo przemieniła Spike'a w rybę, żeby mógł swobodnie oddychać pod wodą. Przerysła jego potyt kratka po kratce. Jeśli myśleliście, że Equestek jest przegięło z tym, że Spike jest psem, no to tutaj macie po prostu dojebane jak łysy warkoczem o kant kuli. Nie, ja osobiście nic do tego nie mam, ale rozwaliło mnie po prostu, że Spike jest taką rozdymką. Piękne po prostu. Przyjaciele wylądowali pod wodą. To jeszcze ten tupole wpierdolnął.
W sensie, nieważne. Strasznie tu ciemno, a oni muszą podążać za księżniczką Skystar, żeby się nie zgubić. Który cień należy do ich przewodniczki? Cóż, te cienie są niesamowicie do siebie podobne. Oczywiście są jakieś tam drobne szczegóły, więc nie powinno być z tym problemu. Tajemnicze miasto. Kucuki zwiedzają pradawne miasto wznoszące się na szczycie góry. Ile nowych słów potrafisz ułożyć z liter składających się na poniższe hasło? Zagadka góry Alice. Aria. Aria to syrena. Kucyki morskie to teoretycznie syreny. Illuminati confirmed! Oczywiście. Dowcip z mojej strony. Fragmenty układanki. Ups! Coś jest nie tak z tym obrazkiem. Połącz cyfry oznaczające brakujące elementy z literami oznaczającymi puste miejsca. Następnie uzupełnij sęk odpowiednimi naklejkami. A naklejki znajdziemy na tej oto stronie. Coś jest nie tak. No nie wiem. Może to, że wszyscy wyglądają, jakby mieli ospę? No taka rarity na przykład. Czekajcie, złapę ostrość. Przecież ona wygląda, jakby miała ospę. A ten kucyk to już w ogóle z tymi piegami. To są piegi czy ospa? Odra. Z Wisłą. Nieważne. Łowienie słów. Co można znaleźć w morzu? Pomóż Starfish odszukać nazwy tych podwodnych roślin i zwierząt w poniższym diagramie. LG. Kto do cholery wyrzuta do morza telewizor LG? I to jeszcze w HD. Ludzie. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? AK. Brakuje tylko SS. Czyli oczywiście spierdalaj stąd. No co, to tak się właśnie tu rozwija to ten skrótowiec. No bo jak przybywało SS, to trzeba było spierdalać i to w podskokach. Am I right? Możecie sobie poszukać różnych słów. Do niech popiszcie się swoją kreatywnością po prostu. Tort trojański. Bo jak powszechnie wiadomo, kucyki pokonały smoki poprzez podjechanie pod bramę ich zamku tortem. Jakby zapisali tak na maturze, to są sprawdzone informacje. A tutaj mamy odpowiedzi, jakby ktoś sobie nie dał rady, jeśli te zagadki go jakimś cudem przerosły. Wszystko zdarzyć się może. No cóż, pora na jakieś krótkie podsumowanie. Co sądzę o tej książce? No! Zdecydowanie mogę wam ją polecić. 9 zł, bardzo zróżnicowane łamigłówki. Oprawa też jest bardzo ładna, taka właśnie w stylu filmowym. Tak jak mówię, na początku będę do tego no niezbyt dobrze nastawiony, ale wypadło to naprawdę całkiem dobrze. Taki właśnie nowy styl graficzny doskonale pasuje do filmu. Sama okładka właśnie jest taka bardzo zachęcająca z wyglądu. A cena jeszcze bardziej zachęca. 8,99 albo ewentualnie taniej, jeśli wam się uda gdzieś znaleźć w internecie. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak dla przypomnienia. 8,99. Ja jestem zdecydowanie z tej książki zadowolony. Moja młodsza siostra też. Nie ma się do czego przyczepić. No i dobra. W tej recenzji to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.